Jeszcze raz, wicemistrzowie świata, teraz stało się to już faktem. Kilka słów o meczu, kogoś pozdrowić, komuś dedykować to. Co mecz? Mecz był trudny. Z początku postawiliśmy się jakoś wynik 12. Niby tam 10-punktowa przewaga, ale staraliśmy się utrzymać, żeby jakoś nadrobić to do połowy 17. Próbowaliśmy się jeszcze zmobilizować drugie połowy, ale nie było łatwo. Amerykanie naprawdę trudno przeciw siebie. A dobra, dawaj. No nie udało się, no, ale jest wicemistrzostwo już w swojej Europy. To cieszy na pewno. Ja myślę, że zasad Zielona Góra powróci do ekstraklasy. Jak będzie pierwszy mecz, to wyjdziesz na środek z tym medalem przed pełną publicznością. Myślę, że ci organizatorzy ze Zastalu taką miłą niespodziankę sprawią. Chciałbyś tak? Na pewno fajnie by było. Zobaczymy. Dziękuję. Ja Michala gratuluję. Komuś by chciał dedykować ten medal, srebrny medal Mistrza Świata. Ciężko bardzo, na pewno z całej drużynie, no cieszymy się razem z tego, że to zdobyliśmy, no, dzięki trenerom z ciężkiej pracy. A powiedz mi, jak ci się grało dzisiaj przeciwko Amerykanom? Dużo łatwość, na pewno byli są bardzo atletyczną drużyną, wysokaną. Ciężko się z nimi grało. Dziękuję. Daniel, jak tam? Forma jest? Żadnej kontuzji nie ma? Mama powiedziała, troszkę odpoczywasz i co? Na Mistrzostwa Europy? Na Mistrzostwa Europy. Do Czarnogóry. Chciałbyś do tego medalu dołożyć jeszcze medal z Mistrzostw Europy? Bardzo, ale z tego co wiem, no to teraz nie będzie łatwo. Mamy troszeczkę kontuzji. Damy rady, pokonaliśmy Turcję jednym punktem wczoraj. To jest dobrze. Ale u nich nie grał podstawowy gracz. Jeszcze kogoś chcę pozdrowić, wicemistrz świata? Wszystkich z Polski, całą Polskę pozdrawiam. I Kolbudy. No chyba rodzina Gielo bardzo zadowolona z syna i prezent, niesamowity prezent, bo dzisiaj brat ma urodziny 22 lata i ten medal, to wicemistrzostwo w dniu jego urodzin, fantastyczna sprawa. Dziękuję jeszcze raz, gratulacje. Jak ci się grało przeciwko Amerykanom? Ciężkie spotkanie na pewno, ale no, myślałem, że będzie gorzej. Przyszliśmy na boisko skoncentrowani. No nie było aż tak źle, jak się spodziewaliśmy. A ty jesteś jeden z niewielu, który ma podobną dynamikę, skoczność. Tak. I to było widać. Tak, tak, zgadzam. Proszę. Jeszcze podejdę może tutaj. No Dawid, chyba teraz cały dobrze na ciebie czeka. Słuchaj, z tego co słyszałem, to jutro wizyta u prezydenta. No, potem mamy iść do marszałka, do prezydenta. Konferencję prasową mieli. Myślę, że tam wspomnicie o mnie, o SKM-ie na konferencji. A jak to później mógł? Ten pan znam? Z Polski? Z klubu? Przedstawcie mi go. To jest Kuba Pawlak z Polonii Warszawa. Twój kolega? Kolega klubowy, tak. Jak ci się podoba dzisiaj gra Polaków? Oczywiście. Fantastycznie. Ale Ameryka jednak, nie? Poza zasięgiem wszystkich. Ale było dobrze. Komu dedykujemy ten medal wicemistrza świata? Nie, znasz kogoś z Pruszkowa albo z okolic, żeby miał coś takiego? Całej rodzinie, no i wszystkim znajomym oczywiście. Super. Jak ci się dzisiaj grało z Amerykanami? Mi się grało. Nie, to dzisiaj nie grałem. Ty w ogóle nie grałeś. A chciałbyś, na rzeczy dobrze, tak. Na różne No ale nie tylko ty nie grałeś, bo tam jeszcze... No tak, ale ważne, że mamy drugie miejsce. Ważne, że jest medal. Tak jest. Jeszcze Kubie, gratuluję tego wicemistrzostwa świata. Chyba to dedykujesz całemu wrocławskiemu klubowi koszykarskiemu WKK. Tak, oczywiście. Jak ci się grało przeciwko Amerykanom? No, na pewno było to niezapomniane przeżycie. Nawet udało się zdobyć 2 punkty, więc się bardzo cieszę. No, szkoda, że nie powalczyliśmy, ale już sam występ w tym finale jest naprawdę wielkim przeżyciem dla każdego z nas. Myślę, że za rok na Mistrzostwach Europy również będziemy w finale, a tym razem wygramy. Ja mam taką prośbę do was. Macie być na konferencji i pracować w hotelu Sheraton. Jakbyście wspomnieli, że ktoś taki jak Zibi jest i jest z wami od początku. Nie musicie strony reklamować, ale nie chociaż. Tak.
Przed chwilą gadałem z twoim kolegą klubowym. Ty chyba też dedykujesz te zwycięstwo klubowi WKK Wrocław. Tak jest, tak jest. Ten medal. Wałbrzych się pewnie ucieszy. No na pewno. Znasz kogoś z Wałbrzycha, co miał większy sukces niż ty? No, Mieczysław Młynarski. Co miał? No, tam rzucił 50 punktów. Ale nie ma mistrzostwa świata. Autograf? Tak jest, tak jest. Tu chłopcy idą do szatni. Jeszcze na rozmowy podszedł Mateusz, Filip Maciek, sorry. Dziękujemy wam bardzo. Musimy się podejść do Przemka Karnowskiego. Jeszcze autografy. Sami sobie podpisujecie piłki. A może ja też podpiszę? Pokaż mi medal. Jeszcze nie widziałem. Zobaczysz. A ja tutaj machnę mu oczywiście mój. Stój Zibi. Tak jak zawsze. SKM. Dobra. Maćku, to trzymaj. Dziękuję bardzo. Świetny mecz. A my jeszcze podejdziemy tutaj do... Jak oceniasz swoją postawę w tym spotkaniu? Zostajesz w całym turnieju. Zostajesz wybrany do najlepszej piątki. Czy ty jesteś zadowolony? Jestem zadowolony, że zostałem wybrany, ale nie do końca jestem zadowolony z swojego miejsca, że jeszcze można poprawić wiele aspektów, ale myślę, że w przyszłości będzie lepiej.